Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zabieram Was ze sobą na sklepy, ponieważ Mikołaj zasnął, więc mam chwilę wolnego, zostaję z tatą, a ja jadę. Sama. Bo skończyły nam się pieluchy, zostało chyba dwie ostatnie pieluszki. Nie wiem, byłam pewna, że mam jeszcze jedną paczkę w zapasie. Nie mam, więc jadę ją kupić. Przy okazji sobie skoczę, zobaczę na jakieś rzeczy świąteczne, może coś tam mi wpadnie w oko. To sobie pooglądamy, zobaczymy. Także ja się zbieram, ubieram płaszcz i lecimy. W ogóle to mega nam się rozpadało i pogoda jest, jak to się mówi, pod psem. To totalnie nie zmienia mojego humoru na dzisiaj. Matka ma wychodne, więc trzęsę kokiem ze szczęścia. No, kocham moich chłopców najbardziej na świecie. Dobra, ja idę. Także strasznie dużo ludzi. Przepraszam bardzo. Tu chciałam przejść. Bo nigdzie indziej się nie mogę wygrzebać. O, chyba nie przejdę. O, dobra. A, jest, faktycznie, dziękuję. Najlepsze rogale ever. Powiem Wam, nie ma lepszych. Przepyszne. Ja muszę zobaczyć minę mojego męża na te klapki. Cały czas mówi, że nie ma jak wychodzić szybko na pole, czy tam do pieca. No to będzie miał klapki. Idę odwieźć wózek. Zaraz wracam. Słuchajcie, te pieluszki, ja wzięłam tym razem trójkę, ze względu na to, że małe już tak ma te dwójki na styk. I powiem Wam, że wolałam trochę już większe mieć w zapasie. Co jest fajne w tych pieluszkach? To, że one mają taki tutaj pasek, jak zobaczycie, który się zmienia, gdy pieluszka jest już mokra. Co jest super, bo czasami, nie wiem czy Wam się zdarza, czy nie, mi zdarzało się wcześniej, że po prostu zdejmuje się pieluchę, która jest jeszcze sucha, no ale już jej nie zakładamy, dajemy nową, no i to jest takie marnotrawienie też pieluch i kasy, bezsensowne generowanie śmieci i tak dalej. Więc super, że mamy tutaj opcję, że wiemy, że na pewno pielucha już jest pełna, trzeba ją wymienić na nową i na pewno no, Bobas będzie miał sucho, także super informacja. One nie zawierają żadnego lateksu, alergenów, barwniku, chloru, więc jeżeli macie alergiczne dzieci, no to możecie być spokojni i bezpieczni. Fajna jakość, dobrze chłoną i są w mega atrakcyjnej cenie. Ekstra, powiem Wam, jeżeli o to chodzi, bo naprawdę tego idzie dość sporo, więc jeżeli możemy kupić je taniej i jeszcze takie fajne, no to warto, no nie? One mają chłonność do 12 godzin. U nas sprawdza się to, ponieważ Miki przesypia całe noce i jest super. On budzi się nie na jedzenie, bo on w nocy nie jest głodny, dostaje butlę na noc i po prostu przesypia całą nockę i trzymam kciuki, żeby tak zostało. On się obudziłby wtedy, gdyby miał mokre, a tutaj z racji, że ta wilgoć nie przechodzi, one dobrze chłoną, to się nie przejmuje i mały przesypia całą noc, rano budzi się zadowolony i dalej jest suchy. Więc dla mnie to jest mega ważne, bo przechodziliśmy różne sytuacje, jednak jak maleństwo leży w tym cały czas, to bardzo ważne dla mnie jest to, żeby pielucha była sucha i żeby pupa była sucha. To jest najważniejsze. No i one są neutralne dla ciałka maleństwa. No. No słuchaj Krzyś, bo kupiłam dwa razy trójki, no bo on te dwójki już ma takie w sam raz. Kupować jeszcze dwójki w razie czego? O,
kurde, to jest to, że no to najwyżej nam zostaną, ale lepiej by było mieć tą dwójkę też, bo jak będzie za duży, to co zrobimy? Znaczy teraz jest promocja, że mamy dwie paczki i druga jest 60% taniej, tylko już wykorzystam ten kod. Nie wiem, czy on działa jeszcze na kolejną paczkę, ale nie będę brała dwóch, wezmę tylko jedną, no nie? No. To się jeszcze wrócę do Lidla i wezmę te dwójki jedne. Okay. No to baj. Baj. Słuchajcie, zmiana planów, bo tak myślę i jeszcze wracam po jedne dwójki, żeby w razie czego mieć. Najwyżej nam zostaną i oddamy je po prostu, wiecie, komuś. Natomiast... No. Skoro się już wracasz, to weź alko i kola. Dobrze. No to baj. Dobra, wracam się jeszcze, bo nie daje mi to spokoju, wezmę jeszcze jedne dwójki. W razie gdyby te były za duże, bo nie miałam jeszcze trójek, to jest pierwszy raz jak kupuję te trójki, cały czas jesteśmy na dwójkach. Tylko widzę po prostu, że już są takie ciasne. Ale nie chciałem zostać, wiecie, z za dużymi pamperami, także jak coś to po prostu je oddamy komuś, kto będzie je potrzebował, a ja przynajmniej będę spała spokojnie i pojadę do domu spokojnie, bo pewnie jakbym pojechała teraz, to bym się wracała z połowy drogi, bo jeszcze jedne dwójki wezmę. Także idziemy, wracamy jeszcze raz do Lidla i potem pojadę za gałązkami. Trzymajcie kciuki, żebym to szybko załatwiła. Ale tam przy kasie to nie było jakichś tam większych kolejek, tylko nie mam już drugiej torby. Kurca, może w bagażniku mam. Mam dwójki. Słuchajcie, w ogóle też przeakcja. Wkładałam do koszyka, wyciągałam z tego koszyka, cały czas tam i z powrotem w końcu i tak drugi raz wracałam po te dwójki. Jestem spokojna, od razu czuję się lepiej. To po pierwsze primo. Po drugie primo. Miałam takie akcje przy tej kasie, że po prostu ta pani, jak przyszłam drugi raz kasować kolejne rzeczy, to mi powiedziała, że o, to pani, także już wiedziała, że będą problemy, no ale tym razem się udało. Jedziemy dalej w końcu. Słuchajcie, jakiego mam farta. Normalnie dzień pod dobrym światłem, znaczy gwiazdą, czy tam czymś dobrym. Chłe, 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 2 złote w kieszeni. Witam się z wami dnia kolejnego. Wczoraj już zrobiło nam się ciemno. Pokażę wam część zakupów, co może też wam się przydać. Pierwsze co, to kupiłam takie światełka LED-owe. One mają taki delikatny drucik. To jest zdecydowanie fajniejsze niż ten kabel. Są na baterie i aż 120, 160 sztuk. Wszystkie mam 160? Poszalałam. Super, bo można sobie owinąć, wiecie, takie girlandy, które mamy na przykład, nie wiem, my tutaj dajemy na okap albo na górę tutaj tych zasłon, więc one wyglądają przepięknie i ładnie świecą. Ja zawsze wybieram ciepłe światło. Mam nadzieję, że to jest ciepłe światło. Tak tu przynajmniej wygląda. Mam nadzieję. Dobra, z Lidla, co wam chcę pokazać, to nasze psiusze to uwielbiają. Zawsze jak wychodzimy, to im dajemy i to jest sticky z cielęciną. Super sprawa. Pojedynczo się rozpakowuje, one się normalnie o to tak biją, że jak widzą to szeleszczące, to już są w pogotowiu. Kolejne to będą takie zawieszki zapachowe i je fajnie jest wrzucić sobie do szafy, wtedy zdecydowanie ładniej pachną ubrania, wiecie, jest ta świeżość taka. Kolejna rzecz to maski i kupiłam, słuchajcie, 2 razy, bo jedne dla mnie, drugie dla Krzysia i to też będzie super sprawa, jeżeli chodzi o prezent na święta dla kogoś. Wydaje mi się, że taki zestaw masek to każda hobita się ucieszy. No i tu mam jeszcze pieluszki, słuchajcie, wam coś pokażę. Dobrze, że wróciłam się i kupiłam te dwójki, bo jednak trójki jeszcze są na małego za duże, ale to tak za duże jeszcze przez, nie wiem, tydzień, dwa może i potem trójki się będą idealnie sprawdzać. Ale co wam chcę powiedzieć o tych pieluszkach, bo to jest ważna sprawa i warto to wiedzieć. I to jest marka Lupilu, ona jest dostępna tylko i wyłącznie w Lidlu, możecie ją kupić i stacjonarnie, i online. Teraz to jest taka wersja premium i ona ma zdecydowanie szybszą wchłanialność, ta pieluszka. Dodatkowo ona w środku ma takie kanaliki, przez które rozprowadza równomiernie po pieluszce siuśki. Po prostu i one nie zbierają się w jednym miejscu i też rzadziej zdarzają się sytuacje, że ten pampers nam po prostu gdzieś przemoknie. Kolejna rzecz, one z boku mają taką falbankę, przez co też zdecydowanie rzadziej zdarza się, że po prostu bokiem gdzieś coś nam przemoknie. Cena. Każda mama wie, że tych pieluszek idzie bardzo dużo, więc cena do jakości tutaj jest naprawdę bardzo fajna, bo one są w niskiej cenie. Można je też na przykład spotkać w Lidlu, tak jak ja kupiłam teraz. Druga paczka za 60% taniej, więc też warto na to zerknąć i sobie na przykład wziąć tą drugą paczkę zapasową. Tanie i bardzo dobre. Spróbujcie sobie, a wiecie, że tego leci w cholerę, więc naprawdę jest to przydatne. Yeah. No, to tak mamy. I jeszcze jesteśmy na dwójkach. Trójki jeszcze sobie na chwilę zaczekają, ale już mamy przynajmniej w zapasie, więc wiemy, że jak już będę musiała mieć, to będę miała. Dobrze. Mały śpi.
A może nie śpi? Nie śpi. Obudził się. Widzicie? Dzień dobry. Trzeba i zmienić pieluszkę. O kotulek. Dobra, ja idę do małego, idę mu właśnie zmienić pieluszkę, bo się by przydało i jeżeli jest, zobaczymy czy zmienię, jeżeli jest już gotowa do wymiany, to wam pokażę jak to wygląda z tym kolorem. To lecimy na górę. Cześć kochanie. Dzień dobry. Wyspałem się? Wyspałem się. On widzi tu kamerkę i tutaj jest taki jeden, nie wiem, no bo ona jest czarno-biała, więc on jest zawsze nią niesamowicie zainteresowany. Tak, taką masz swoją kamerkę i tak lubię się do niej patrzeć i uśmiechać i wtedy mama mnie widzi takiego uśmiechniętego, tak? Już nie będziemy spać? Wystarczy? Wystarczy tego spania? Oj! Co? Uśmiechniesz się do mnie? Dzień dobry, kotełku! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, ja te pieluszki mam sobie koło przewijaka. Zresztą tak jak wam mówiłam o tych koszach. Zobaczcie jak to jest. Wszystko jest zamknięte, a zawsze są pod ręką. No i ciach, bierzemy jedną i już sobie je przełożyłam po prostu tutaj. I zobaczcie, zawsze wszystko jest w zasięgu dłoni, tak? W zasięgu dłoni, tak? Kocham cię bardzo. Co wam jeszcze chcę powiedzieć? Tutaj, no na małym wam tego nie pokażę, ale one mają tu, jak zobaczycie, o, widać to, wycięcie na pępuszek. Więc w przypadku tych mniejszych, no dwójek też, bo jak się dzieciątko duże urodzi i ma jeszcze tą pępowinę, która gdzieś tam zawadza o pieluszkę, to nie trzeba kombinować i wywijać i tak dalej, bo tu już jest to wycięcie zrobione. Też taka dodatkowy plus, bo ja wiem, jak na początku miałam na przykład inne pieluszki, to po prostu zawsze musiałam tą pieluchę wywijać, cudować, a i tak nigdy nie miałam gwarancji, że ona się z powrotem nie zawinie, no nie? Rutyna. Robimy mleczko, moi drodzy. Na niej mi kiś. Głodomora moja, głodomora. Miałam umyć podłogę, nie zdążyłam. Miałam załadować zmywarkę, nie zdążyłam. Miałam umyć łazienkę, nie zdążyłam. Miałam puścić pranie i to zdążyłam. I suszarkę i ją też zdążyłam. Całej reszty nie zdążyłam. Po prostu mama średnio sobie zorganizowała czas. Za wolno biegała po domu. Ja uważam, że kobiety, wiecie, mające małe dziecko, powinny być takie chude. Ja w życiu tyle kroków po domu nie zrobiłam. Ja mam wrażenie, że ja w panelach, czy tam no, na schodach to już widać dróżkę w wykładzinie, ale powiem wam, że w panelach to ja mam wrażenie, że w niektórych miejscach to ja będę miała taki przerębel. Potoczek sobie wydreptam tutaj. Miałam wam pokazać, mam doraną pieluchę. I teraz tak, najpierw pokażę wam przed. Wygląda to tak, że tutaj mamy taki żółty pasek, no nie? No i pielucha jest sucha. Gdy jest mokra, pasek zmienia się na niebieski. I to jest, wiecie, naprawdę mega super. Już do zmiany. Na pewno jest domoczona do tego stopnia, że na pewno nie jest sucha w środku. Wiecie o co chodzi. Patrzcie jak się kończy, no nie? Tutaj jest z przodu nasiusiane, z tyłu jest jeszcze sucha. Dobra, zapi. No, to wiecie już wszystko. Wszystko. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa!